Uwaga, bierę, panowie. Dobrze. Też tak myślę. Znowu lodowiec. Trzy artylerie i to mnie martwi. Ja nie jadę nawet na środek, nie będę dawał się doić. Nie ma, nie, ja kampię w krzaku, nie ma bata, nie. Lodowiec i trzy arty. To równie dobrze mógłbym dupę im wystawić i powiedzieć tu ładować. A ty lubisz, nie? Tak, on lubi. Oj, chłopaki, mówiłem wam. To jak wy się bawicie, to nie znaczy, że wszyscy tak lubią. On ma kartę VIP-a. Ty zaraz często, Dedu, mówisz, że idziesz w kakao. Znaczy po kakao. Takie drobne przejęzyczenie. Kuler, jak dorośniesz, to zrozumiesz, że po kakao, a w kakao to jest tak samo. Nie no, ale prawda, ludziska, jeżeli miałbym odkryć przed wami tajemnicę alkowe Zagrajmera, prawda jest taka, że Duduś ma kartę VIP-a w klubie otwartych pośladków. On się nie chwali na internetach, dlatego że no po prostu no nie jest taki przechwałki, prawda? To nie taki człowiek, żeby tam się chwalić jakoś, ale rzeczywiście autentycznie tak jest. Nie jest na przechwałki chłopak, ale jednak otwarty jegomość. Justysia 07, no jednak obiekt 252U jest dużo lepszy niż IS 5, a KW 4, znaczy ja nie mam ani jednego, ani drugiego czołgu, ale... Ale wiem! Znaczy z opinii osób, które mają, no to jednak mimo wszystko wolą 252U, a nie Kreslawskiego czy ISA 5, tak mi się wydaje. Ale tam tych dwóch pojazdów nie mam. Ale 252, ale to są zupełnie inne maszyny, bo te, które wymieniłeś, to były za kampanię, a obiekt 252U nie był za kampanię. No tak, ale chodzi, mi się wydaje, 252U jest jedną obecnie z najciekawszych premek. Też tak myślę. No i oczywiście Revaloris. Tak, tak. Kuler, tutaj, aha, nie, dobra, nieważne. Myślałem, że zaraz obok ciebie ten light jest, ale nie. Źle spojrzałem. Nie stresuj Kulera. Chciałem chłopaka ostrzec. Przed zagrożeniami życia. Duduś, ty masz ciężki czołg. Pieruna, panie. Wstyd. Już nie mogę się doczekać, Grzesiu, jak będziesz tą siódemkę miał i będziesz jeździł na pierwszą linię. Pokażesz mi, jaki ma twardy pancerz. Na no, pokażę. No, pokażę. Myślisz, że ja nie pokażę? No Trzymaj dobrze, piwo. No. Już pokazałeś tym ostatnim Defenderem. Jak można, to tą też pokażesz. Bo grunt to się nie załamywać, tylko próbować. O kurde, zraszowali flankę na lodowcu. O kurde, no. Nie widziałem tego. Muszę tam podjechać. Tomku, bardzo dziękuję za dołączenie do grona subskrybentów na kanale. Witamy, dzięki śliczne. Co myślicie o Patriocie? Myślę, że po zmianie matchmakingu ten pojazd troszeczkę gorzej się nim gra. Ale mam ich pięknie na przestrzale poza okręgiem malowania. Znaczy tego spota, rysowania. Mnie nie widzą w ogóle, a ja wszystko mam jak na talerzu. Wszystko. Widzą mnie nagle, ale dupa jakaś taka kaszana. Nie powinni mnie widzieć. Albo ze środka, widzą. Dobra, ze środka mnie spotnęli. Kozie miętusy. I te trzy artki mnie konfundują. Jedna już strzeliła, jakby kto pytał. Z tej polskiej siódemki Hewik mniej więcej jest taki jak z Tygrysa, nie? To tak jakbyś miał pretensję, że Tygrys nie jedzie na pierwszą linię. Tygrys to powinien. No tak. Zwłaszcza w tej grze. Oj, te arty mnie sklepały do chrzanu. Nie mam, zaraz to już dożynki dla nich. Trudno się z tobą niestety nie zgodzić, mój drogi. Też mam spota. Ja tutaj mam spota? Kpicie chyba, no przecież uciekam od tego wroga, halo. To na razie, panowie, zaraz Artka się ze mną zajmie. No spoko, cześć. Nie zajęła się, dziwna. Uwaga, rozpocząłem procedurę kampienia. U mnie coś takiego jest na autopilocie. Nie wątpię, panie Duduś, nie wątpię. Kurde, to się da jeszcze wygrać, no. No, możemy powalczyć jeszcze. Aś go zdjął. Czy ja tu przejadę, czy nie przejadę? Przejechałem, no i dobrze. Tylko działo nie po tej stronie mam niestety. Na takie wystawianie. U nich ten HTC jest na awku. O właśnie. Znaczy mnie bardzo interesuje, gdzie te ich hewiki, no bo wyjechały, ale w końcu się zatrzymały i stanęły i tyle. Nie wyjechały, no. Po tego obiekta pod nami można by było pojechać. Mesjasz, bardzo dziękuję za dołączenie do grona subskrybentów. Kuler, dzięki za subika. Jadę, możesz ze mną jechać jak coś. Jedzieć, bo jestem na strzał. Strzelił, ja też. 416 strzelił. Dobra, dobra. Nie sikaj dość po kolanach, proszę ja ciebie. Nie mów mi, gdzie mogę, a gdzie nie mogę sikać. A to po kolanach to tak lubisz? Tak chyba nie za szczęśliwy jest. Ale tak po kropelce i się wciera. Słyszałem o tym, takie techniki masz. To jest, wiesz, to był ważny strzał jak dla mnie. Z klasztoru Shaolin. Sikaj Lin. Panowie, obrócony na mnie, wieśniok. Możecie go klepać. Dobrze, zwłaszcza, że. Ale klepać go, halo, bo do mnie wyjeżdża. Klepać go, panowie. No, jakbym tego nie przebił, to bym się wkurzył. No, trzymaj się karpem. No i wygraliśmy, a było tak, no taka se bitwa, 1200 zrobiłem. No ja tylko 1000, ale wygrana jest. Szybciej tego IS-u wyekspisz. Tak, tak, no premkę to zdecydowanie. A to tu jesteś, świnio. Ale weź go tam nie ruszaj, nie szturchaj go. On jest mój. Bo się giba jak Chrezus. Ja chcę się z nim zaprzyjaźnić. Gdzie on jest? Chodź tutaj, panterko, kiewku, panterko, moja kochana. No i cholera, Grzesiek go strzeli, no. No kurde, serio! Jaki no ogryzek! Złodzieje! Cześć do Nibraska. Gdzie są pieniądze za las? Niewiele zbrakło do braterstwa. Jakbyście zrobili jeszcze 3 fragi, to by było. Oglądałem oba te filmy. I Jacka Stronga i Miasto 44. Jakie wrażenia? No takie... Nie porwały mnie jakoś. Znaczy były spoko, ale nie porwały mnie wybitnie może. Gdzie najlepiej szkolić załogę? Twierdzy, randomki... Przeciwnik. To zależy czelos na jakich tierach. Ja nie gram twierdzy, więc... O twierdzach się nie mogę wypowiadać, więc ja tylko randomy grywam. Wiśtawio! No tak jest adept, no, no ale wiadomo. To Wiśtawio! Jest urok dzisiejszego streama. Patrz, od razu nas wczytuje. Ty, jakie wczytanie! Tylko 3 arty. No ale jakie wczytanie! No dobra, ale ja to akurat mapa nie dla mnie, natomiast ty, Grzesiek, powinieneś tam pojechać, zrobić pula i już. No zobaczymy, jeżeli tylko artki mnie nie zredefiniują, to może to być bardzo fajna bitwa. Ale już wczoraj mówiłem na streamie i dzisiaj jest to cały czas, od paru dni co streamuję, gram Ruinberg tylko z dołu, niezależnie od trybu, nie pamiętam kiedy z góry zaczynałem. Weź tam, Grzesiu, do kolegi Serba zadzwoń. Przecież Serb to twój wujek. Ale twój kolega, a wujkiem twoim Wiktor. Co ty mówisz? Ja nawet takich kolegów nie znałem. Widziałeś ty? No ale faktycznie, raz już tak miałem, że mnie tak fajnie wczytało na tej mapie i rzeczywiście Przeszło, ugrałem tak fajną bitewkę. 3,5 kafla zrobiłem defenderem. I później się obudził. Tak, z ręką w majtkach. A jak? No, znasz takie klimaty, najwyraźniej nie są ci obce. No ale ty teraz siedzisz nago przecież, już mówisz, że się rozbierasz, więc ty teraz... A ciebie to tak dręczy, widzę, no jednak sobie wyobrażasz, nie? Patrzcie jak dopytuję. W co jesteś ubrany, Grzesiu? No, w jakiej jesteś ubrany? Siedzisz, no. Na którym pośladku usiadłeś? No a czy trzymasz go w lewej czy w prawej ręce? Myszkę jak rozumiem, o myszce tak? Mówię, no. No przecież. Dobra, AMX-ik, szmryksik, padryksik. Nie, lubię, Wiktorii. Kto kurde będzie tutaj akademiki spotował? Coś mnie już klepło. Kuler. Co tam pojechał? Za 490. Ja nie, panie. Oj, lubię Defendera, a raczej obiekcika 252U. Ten co to w ogóle bokiem do mnie i tak jedzie. Skubany, że się to nie boi w ogóle, no. Na razie 1300, dobrze idzie. Morduj. Oby tak dalej. Bo ja tu nie, mi tu nie ma kto świecić, bo... I to nie na goldzie, mój drogi! Bo Primo Wiktoria pojechała se stać w ulicy. Kurde! Sromofaktoria w ulicy, mówisz? O, Artka strzeliła. O, jak to strzeliło bydle, no. Kurde, nie, dobra, muszę tam na nich wyjechać, bo normalnie tak klepę, odbijam się, odbiję, a damage uciekam. Tam już noby okrążają. Kurde, no pojechałbym, ale przecież tam jest protek, arty. Panowie, okrążać. Działać. Nie bać się. No dobra, ktoś musi. A, jadę na hajla bajla. Wszystko się podbijało na razie ode mnie, nikt mnie nie był w stanie przebić. O Boże. Więc pancerz Defendera zawsze na propsie. Ja po prostu robię z nimi co chcę. Przy takim wczytaniu to jest po prostu kosmos, naprawdę. Teraz idzie do kosmos. Prabiecie! Ach. Nie zdążę zrobić damage'u, kurde levelu. My znowu jedziemy. Kocham. To mój ulubiony czołg się stanie zdecydowanie. O panie. O panie, zdecydowanie. Defender to jest po prostu miazga, masakrator, dosłownie to co on robi. O kurde. Jak się cieszę, że go mam, ludziska, jak wam serdecznie za to dziękuję. No sorry Werek, ale chociaż próbowałem coś pojechać zaspotować, bo przecież medy się bały wyjechać, a mój plutonowy w medzie pojechał do alejki, do drogi, nie? Więc musiałem... Jak to hejtuje? Jak to żółć z niego wyłazi taka... jechać na to. No bo kurde, ja muszę jechać TD-kiem bez pancerza spotować, no sorry. A prosił cię ktoś o to? No nie, tylko że wy tam i tak mordowaliście, więc byśmy tutaj nic więcej nie zrobili. Ja to raczej do innego miejsca niż do miasta się nie nadawałem, więc wybacz. Ach. Ale ja do ciebie nie mam pretensji, ja się kulera czepiam. Czekaj, zagraj 45 TP jak medem. Celuj, skupiaj! A już mnie ukradło bydle. Kto to strzelił? Przyznać no się. Kto to ukradł? O! Jaki prosiaczek zakampiony, no? Jaka świnka. Ja go nie zabiłem? Kto to zrobił? Myślałem, że to ja. What? Ale bullshit. Nie no, końcówka bitwy zdecydowanie zrypana i to nie z mojej winy. Miałem bad luck. Bad luck. Ale za 2,5 kafla poodbijałem. Zresztą na tych tierach to się nie ma co dziwić. Ale Polakiem byś tyle nie naodbijał. Tutaj jednak te pancerze są. Dobrze. Braty hetmany, dam boju. Nie wiem, biały, sprawdzę po bitwie ile mam. Wzrostu? Nie, bitew na tym, na Polaku. No stary, takie wczytanie to naprawdę... Komu zapłaciłeś, przyznaj no się. No trzymaj się, Lazy, dobranoc. I muzyka niczym z baśni Szeherezady. Baśnie 1001 nocy. I roznegliżowany duduś na wielkim morzu z baldachimem. Pyka fajeczkę. No ja wiedziałem, co ci chodzi po głowie. A masz w ogóle sziszę? Nie. Czy jednak wciągasz? No dobra. Nie, w żyłę se daję. Uuu, to już takie najbardziej hardkorowe gówno bierzesz. Widzisz, jesteśmy na nic lepszego. No cóż, wszystko wydałem na Ferrari. A to jednak Ferrari mówi, że helikopter. Patrzcie, jak się gubi w zeznaniach podatkowych. A tu potem wyjdziesz 20 samochodów i 4 samoloty. Wszystko za hajs z YouTube'a. 2 samochody od bezdomnego. Takie przypadki się zdarzają. Dodoś, jak ci zwisa? Na lewo czy na prawo? Po środku. No, widzisz, taki centrowiec ciebie. A ja se pierdyknę na góreckę, o! I no roz. Patrzcie, jak to zgapia, patrzcie, jak zgapia. A czemu na górkę? Czemu ty jestem drugim na górkę chcesz jechać? Nie wiem, nie miałem pomysłu po prostu. Myślę, że w tylu chłopa takimi tierami to raczej zraszujemy tutaj, nie? Nie postoimy na tej górce. Dlatego też tędy chciałem pojechać, no bo to jest tak skrótem, po prostu skosiłem mapę. Co, tu nikogo nie ma? Serio? A, są. O, KW 2, to gruby. Gruba lufa. Gruby problem będzie. Trzeba na niego uważać, bo jak się odwinie, to wiecie. To in roz. Biury będą lecieć. I tu na górce jadą chłopaki, cisną. Nie boją się. Może się skupimy na KW 2? Co wy na to? Nie będzie to mądrze? Będzie. To taki nieciekawy przeciwnik. Obrócił lufę. O, już jest z powrotem. Teoretycznie się cofają, ale kurde. Ach, spudłowałem. A ten jeszcze we mnie trafił. No po prostu super. O to mi właśnie chodziło. Ja też nie trafiłem teraz. Ale wiesz, to nie dość, że ja nie trafiłem, to jeszcze on we mnie trafił, więc no bomba akcja. Nie ma to jak wykorzystać swój potencjał w 100%. Wsio normalna. Ta jasna, oczywista. Gdzie ta KW 2? Arta tutaj jest, patrz. Patrzaj. To brzydarek. Kończysz go? Brzydar! Nie kończę, bo strzeliłem w co innego. Cooler mówiłem, ty nie masz cooler, ty masz Grzesiek, pamiętaj. Tak? Dobra. Muszę sobie zapisać. Ale to na dłoni najlepiej, bo będziesz zerkał w wolnej chwili. $40 TPPT strzela z golda, jak coś. Ty, i ta artka tutaj, mam na nią przestrzał. No. To dobiją. Dobiłem. Chociaż było to marnotrawienie amunicji z mojej perspektywy, no ale dobiłem. KW 2 wycelowana jest. Susto strzeliło. Kurde. Dobra. House of Cards zacząłem oglądać wczoraj. Skończyłem chyba 7. odcinek. Tłukę ile wlezie. Zamierzam jutro maksymalnie skończyć sezon. Cześć, Linkarz. Nie ma życia, chłopak, no co zrobić? Tam jest jeszcze SU-101M. M1. 25402. Łamane przez 101M. Przez 548. Coś tam sobie narobiłem, chociaż no jak na takie wczytanie, to liczyłem na to, że troszeczkę więcej zrobiłem. Słabo. Kończę go? A nie, nie kończę go. Za dużo hapsa. No, ale jeszcze. Ale chociaż asysty trochę mi robiliście ładnie. No i dobra, szybka bitwa. No, Adept 7 jest przyjemnym czołgiem do grania. Nie ma... Znaczy jest fajna, nie tak jak 6, że cię wnerwia. Ma gdzieś tam swoje kaprysy, ale ogólnie jest przyjemnym pojazdem. Ja tak słucham i myślę, jaki Adept 7 takie czołgi tutaj poprowadza? Ja oczywiście nie wiem w ogóle. Jak tam, co tam? Pokażcie mi te tabele. 56 bitew mam na nim rozegranych, to jeszcze 44. No, ładnie. Zaprawdę powiadam wam. Dobrze, dobrze. Dziabne herbatki, wasze zdrowie. A ja soku ananasowego, tłoczonego, solewity, z Lidla. Dyszki, tak? Ja tam na środek pojadę w te hangary, bo tam czasami to się da fajnie zaskoczyć wroga. Ale tak porównując z gabarytami Defendera, znaczy już tak mówię w cudzysłowie Defendera i tego 50 TP, to Polak jest szerszy. Szerszy w barach. Taki bardziej przysadzisty efekt końcowy. Oba czołgi są przepiękne, to trzeba przyznać. Jest to z najpiękniejszych maszyn, jakie do tej pory widziałem. TVP na lewo? Ciekawe. Widzę, że ogólnie wszyscy na. Nie wiem, Bobby, ja po prostu czytam, co było na tej... na... butelce. Wszyscy na lewo cisną! Walić drugą stronę mapy. Fajnie. Lubię. No czasami WOD tak ma, że ma się ochotę go odinstalować. Nie! Poważnie mówisz? Tu z naprzeciwka też gościu przyjechał. Miał ten sam pomysł co ja, niestety. No jeszcze troszeczkę więcej boczku pokaż. Więcej, więcej, więcej boczku. Ja. Ryszard, dzięki bardzo za donate'a. Dobre to było, dziękuję bardzo. Dzięki śliczne za wsparcie. Cześć Ewki. Kulera nam zaraz zabiją. Ja się zastanawiam, co ja w ogóle robię, bo tak wyjeżdżam, bardzo źle pojechałem. Bardzo głupio. Bardzo głupio. Kurna, tam... Nie wiem, czy to jest dobrze, że tutaj wjazdu nie ma od tej linii. Skorpion na jej górce. W rogu mapy na A1 jest skorpion. A to się było spodziewać. No ale jest, jakby kto pytał. Potrzebuję tego ISA 7. Dziękuję za followa. Duduś, mam dla ciebie krótkie info. Tak? Jest prawicja! A, dziękuję. Mam nadzieję, dobre, że ci to pomogło. Bardzo. Zmieniło to moje życie. Mam nadzieję. Tutaj ma fajne bicie na nich, tylko że ISA 7, kurde, pod takim kątem to mogę nie przebić. Może się skupię na innych czołgach po prostu. Prawiecie! Że mnie tutaj ich arta nie niepokoi. Emil! Oj, to gorzej! Jak Emil? Skąd Emil? Kurde! Zaskoczenia. I teraz ten Emil, patrzcie no. Totalnie mnie gościu zje. Zje mnie. Wyz się ze mnie chęć życia. Ja stąd spierdacza. A to jest dziwne, bo tutaj jeszcze w okolicy są nasi, są Muajes, a ten Emil, skąd to w ogóle ten Emil? Nie mam bladego pojęcia. Z drugiego końca mapy, czy jak? Ale mocno mi tutaj za skórę zaszedł ziomek. Mocno, mocno, niestety. Dziękuję za followa. Jaka bitwa, kurczę, jednostronna. Tak ci powiem, nie za szczęśliwa dla wrogów. Coś tam se naszczylołem. Cześć Deluga. Chciałbym więcej, głodny demedżu jest. O, zachłanny. No zawsze chciałoby się więcej. Dusza ludzka taka je... Kurde! Dobrze, ale jak strzelasz po swoich, to ci nie podnosi tego demerza, wiesz? No ale jak mi Ham wyjechał, przecież widział, że stoję przez tak długi czas, no to nie mógł się domyślić, że celuje. Co za but. A dajże spokój, miałbym fajny demerz, no to wyjechało. Strzel jeszcze dwa razy po swoich, to taki fajny kolorek będziesz miał. Wkurzony jestem. Ewidentnie jego wina, widział, że celuje. Widział i nic nie zrobił. Nie powiedział. No klikuj, szmateksie. Wiem, że tu stoisz. Już mam łapę na piątce. Klikaj! Ach, kuźwa, ukradł kuler. Jak trzeba jechać do akademików, to go nie ma, ale kraść od razu, pierwszy. Nie za takie polskie walczyłem. Sorry, misklik. A już drugi raz nie strzela. Poszczelajcie jeszcze trochę, poszczelajcie. Zabiłeś mi kierowcę. Ty mi zerwałeś gąsienicę. Ja jeszcze chciałem ci strzelić za zero, a nie wiem dlaczego weszło z uszkodzeniami. Dziwne. A ja ci nie chciałem strzelić za zero, chciałem cię wysadzić. Ajajaj. Koncita wurszt. No wynik, no byłby lepszy jakby, ale drugi wynik mam, a ty kuler pierwszy, nieźle. Byłby lepszy, żeby ten jeden strzał jeszcze wleciał, ale dobra, trudno. Nie będę płakał nad rozlanym bigosem. No i dobra. Ale przyznam szczerze, ja jestem bardzo mocno zaintrygowany tym radzieckim nowym TD-kiem. Premium 8 tiera. Ja też, uwierz mi. Myślę, że będzie dobry, chyba że go popsują, ale ja jestem nieomal pewien, że on będzie dobry. Patrząc na dotychczasowe statystyki, to naprawdę robi wrażenie. Tylko zastanawiam się, dokąd ta gra zmierza. Jeśli 8 będzie bić za 500 coś, nie? No ale widzisz, to są wszystko tylko premiumy. Ja każdy wiem, kolejny premium... Ja wiem, że jest ISU, które bije za też ale tam wiesz, 750. Nie, ISU to był ewenement, to tak samo jak Panzer 100, to był ewenement. A mnie to nie zauważyli mnie. A, Izidora to znam ze streamów jeszcze, już dawno temu. Cześć tam robią. Natomiast ISU miał walnięcie, ale to był właśnie ewenement, odstępstwo od reguły i przede wszystkim, to też nie była premka, no ale przede wszystkim to z tym jego potężnym, no co ty robisz? Z tym jego potężnym demedżem na strzał, sorry, laga miałem. Był związany także, no, taka stylistyka, że cały czas masz lagi! No, strasznie mnie laguje. Była związana taka stylistyka, że wiesz, ociężałe i tak dalej, nie ma pancerza. Więc to działo rekompensowało. Gdzie ty jedziesz tą suką? Nie wiem gdzie jadę, przy takim wczytaniu to wiesz, no to co ja zrobię? No jadę na linię medów, no bo heavy'ku nie poprzebijam. Ale możesz stanąć tutaj i stać. Nie mogę! Tam. Cicho być! Widzę ile czołgów tutaj pojechało, widzę, że szybko to zraszują, dlatego nie chcę by stać bardzo z tyłu. Ja nie wiem, Bobby, czy Skorpion się coraz słabiej sprzedaje. Wydaje mi się, że Skorpion jest cały czas jedną z najpopularniejszych remek. Znaczy, no nawet zobacz tą bitwę, no 3 skorpiony są w jednej bitwie. Ale teraz to tak no to nie patrz Grzesiek, bo można wypożyczać premki na tydzień za darmo, wpisując jakiś kod, więc skorpionów jest dlatego bardzo, bardzo dużo. No, niektórzy wpisują kody i mają na tydzień i się teraz cieszą. A pamiętaj, za darmo to i ocet słodki. Coś w tym jest. Darowanemu octowi w zęby się nie zagląda. Było no co się tak, gdzie mój pocisk poleciał? Plaże raszują. No to dobrze. To my tutaj ich zabijemy i dorżniemy później. Ruschują! Ale to już było chamstwo. Jakieś te deki tam z tyłu stoją? O, stoją, I to co tam stoi? Dobra, postaram się go klepnąć. No. Ty, patrz ile ich na plażę pojechało, co za wariaci? No dlatego tutaj musimy wygrać tę bitwę, musimy ogarnąć tu i dobijać plażowiczów. Na plażę się nie jedzie taką watachą, no bo to się marnuje mnóstwo czasu, tam ciężko jest przejechać. Mocno pozrywałem, bardzo mocno. No dużo ryzykowałeś tym wyjazdem. No to był głupi wyjazd i niestety może zaraz padnę. Szkoda wali goldem. Kurde! To w dupę! O kurde! Było trochę szczęścia tutaj, że przeżyłem. O, jak tiger tam stoi. Tam z tyłu? No, gdzie tutaj gdzieś. Nie pytaj po czym poznałem. Ja się domyślam. Kuźwa. Bolało? No. Masz tu posmaruj. Troszeczkę mnie łańska fantazja za bardzo tutaj poniosła. Jak to się odbiło? Co to się podziało? Dobra, przesadziłem. Łańska fantazja mnie poniosła. Ale coś tam chociaż mnie ten eagle tutaj trzyma, nie? No właśnie, ja od niego też mocno zerwałem. A co w ogóle powiedzielibyście o dyszce brytyjskiej Heaviku? O superkonkurorze? No, potrafi to coś poodbijać? No na wieżę tak. Jedna z lepszych maszyn obecnie. Cześć Szok. Powiadasz. Na pewno jest bardzo lubiana i popularna. Bo w bitwach aż tak często tego nie spotykam. Tu mało grasz. Może dlatego, że nie gram na dychach. Może. Coś ty może być. Ty jaką to depresję ma? Dobrze, kochanie, później zobaczę. A ja już widzę, nie są depresje. Kurde, mam wyrzuty sumienia, bo pod koniec bitwy to wyjechałem... Znaczy, pod koniec bitwy dla mnie to wyjechałem jak totalny leż, kompletnie niepotrzebnie. To się tak musiało skończyć, no ale czasami tak bywa, że po prostu człowiek się zapatrzy jakoś tak, fantazja poniesie i tyle. Trudno. Tego orzeła 7 niech ktoś zajmie. Duduś, się tu uważaj, żebyśmy to wygrali. Aj, coś zrobił. Nic, chciałem przejechać dalej, myślałem, że zdążę, nie zdążyłem. My to możemy przegrać, ja powiem więcej. No raczej to przegramy teraz. No właśnie. Ja właśnie tak na te heavyki brytyjskie w ogóle nie szedłem, jakoś tak ta linia mnie mniej interesowała. Do dupy na bitwę. Chociaż czekaj, ty... To czym ty jedziesz to czasem nie jest premka? To co jedzie kuler? Tak, gówniana tak, premka siódmotierowa. No trzymaj się. Właśnie, dopiero teraz skojarzyłem, że przecież taka premka była. Nawet się zastanawiałem swego czasu czy nie kupić, bo mi się podobała z wyglądu, ale no jak zobaczyłem staty to pomyślałem po co mi to. Z premek 7. tiera to się muszę zastanowić na poważnie nad tym Skorpionem amerykańskim. Bo to jest taka pchełka jak E25. Może być ciekawe. Ja go lubię, tylko musi być na szczęście też do mapy, nie? Tak, tak, to na pewno, natomiast dobra, fajne z tej perspektywy, że ma jeszcze tą obrotową wieżę. Ale nie w pełni, pamiętaj o tym. On ma tam, nie wiem, po 45 stopni? Może więcej. No ale zawsze możesz obracać i wiesz, nie świecisz się. Siatka działa. 30-30. 30-30? Tak. No to słabo trochę. Ale zawsze coś. Czy to klocuch jest warty uwagi, czy też nie? Dla mnie zawsze był warty uwagi. KW 5 to jest po prostu siła. To jest sposób życia. To jest to. To jest takie mocne, to takie potężne. Jak Putin walczący z tygrysami na pięści na Syberii. Tak zaczyna, że mam ochotę dalej pojechać jak ten, jak Oj, jak się ten kanał kulinarny nazywa? To takie dobre. A, Food Emperor. No, jak Food Emperor, bo ty znaczy, to takie dobre. To takie pyszne. Aż mi pytok odlatuje. Takie to dobre. Ale najbardziej w Food Emperorze to mimo wszystko mnie rozwalił ten jego pierwszy filmik. Znaczy to nie był jego pierwszy filmik, ale ten pierwszy, który miałem o kurczaku. I wiesz... I teraz wpier... tą puszkę do dupy kurczaka. No tak, cześć generał konkretny. Biały... Jest filmik o to 92 na kanale, raczej od tamtego czasu niewiele się z nim zmieniło. No panowie, ja na lewo, nie wiem jak wy. Ja nie. Czyli sam jadę, dziękuję. No pewnie, pojadę FCM-em z tobą. No przecież to jest Hewik! No. No co? A może nie? Ale trochę mi kamuflaż na tym czołgu zmieni. Wcześniej był taki bardziej biały, a teraz taki bardziej szary jest. No wandale tam pewnie ci graffiti pomalowały, które no, stały razem używane. A, bo tutaj penes większy. Nie, ja powiem ci Grzesiek, że bardziej doceniam te dwa obiekty 252U, które przy takim losowaniu nie jadą do ciebie, tylko z nami. No i widzisz. Mają też fantazję chłopaki. Mają. Znaczy, dzięki głównym problemem na tej flance dla mnie będzie mimo wszystko arta i niestety to... No będzie, no będzie. No będzie. O, czerwono się zrobiło, zaroiło się. Mam nadzieję, że ci nasi panowie zjadą, bo ja tak założyłem, że nasz team to będzie jak mnie wspierał tutaj na dole. Że mi tu nic więcej nie zjechało niż to, co mogę udźwignąć. Jestem ciekawy, czy te defendery pojadą. O kurde, grubo. Dużo wrogełów. Ale cisną te defendery tutaj. No wiesz co, nie ma się co dziwić. Tam to mogą jeszcze przy takim losowaniu, to są po prostu panami pola bitwy, mogą robić co chcą. Dobra, podjadę trochę, natomiast przy tej arcie to chyba nie jest dobry pomysł. Ale podjadę. Na IS-a 6 to sobie mimo wszystko golda przystosuję tutaj. To są twardzi wrogowie tutaj widzę. Arta strzeliła jak coś. Nie pytajcie do kogo. Nie jest to zagadka Pulisera. A defender wroga strzela na wszystkich naszych na tej flance, niestety. Poprzednia bitwa? Źle. Ajajaj. Poprzednia bitwa źle? Tam 2000 zrobiłem, mów za siebie. Arta niestety zawzięła się tylko na mnie. Już kilka pestek od niej tutaj przyjąłem. Serio? Serio, serio, mówię ci. Kurde, wszyscy na goldzie, no. Powiedział człowiek, który tam golda ciepie, no ale wiecie. Ale to jest... brak poczciwości ludzkiej. Nie, dupa, nie podziałam tutaj. Nasi stoją z tyłu, boją się podjechać. Sam cisnę wroga, to tak to być nie będzie. Trzeba przeczekać. A nasi stoją się, boją przez tego defendera. Dupę jego macie. Ja mam cyca od góry. Z biodra troszeczkę bym poprosił. Oni, może oni? Nie no, gdzie to wszystko strzela... No kurde, już strzelają! Dobra, KW 5 do takiego wystawiania się po prostu nie nadaje, niestety. Nie nadaje się. Ojojoj, ojojoj. Oj. A oni tutaj jeszcze w pyskce z tego co widzę. No to oni to mnie degustuje dosyć inwazyjnie. Fajnie strzela teraz ten FCM, jak mu DPM zwiększyli. Zwiększyli? O ile? Depresję. Tam trochę mu skrócili chyba czas przeładowania, bo widzę, że szybciej strzela. Jaki to jest bullshit, no cały czas nasz team, już patrz jaki kocioł bitewny, okrążyliśmy tego wroga z każdej możliwej strony, a mimo wszystko cały czas nasza drużyna boi się wyjechać, no i dupa. No chodź na ten taran, chodź, 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 synek. Oj, dobrze. KW 5 to nie tak, mój drogi, to się na taran nie bierze. Tego nie pomalujesz, cia. Eto Stalinium. Eto Stalinium. Się tutaj Kajtuś zdziwił, wisie trzeci chciałby na taran wziąć. Szybko go wyprowadziłem z błędu. Defendera kurna przebił od przodu. Żeby ten IS 6... Nie rozumiem tych ludzi. Stoją w pięciu za moimi plecami. Nikt nie wyjedzie na wroga. Wszyscy się boją. Dziękuję za followa. Co za naród. Co za ludzie. Co za naród. Dobra, ja wam tego defendera dobiję. Bo widzę, że tak pietrasicie z nim. Oj, widzisz. Kuda ty jedziesz, duduś. No ale ten taran to takie miodne było. No przegraliśmy tam Tandaradej, ja no może Tandaradej ten Izidor, ja wyjechałem, dostałem plombę od jak Tigera i później byłem uziemiony. Pamiętajcie ludziska kochane, kawo piątki taranować nie nada. Ale zarobek słaby z tej bitwy. Nośmy ładnie tutaj porządzili, panowie. Tam jak ładnie zagrał Skorpion, u nich ponad 5 klocków nastrzelała nasza T10 w poprzedniej bitwie. Świetny mecz. O właśnie, poprzednią bitwę sobie zobaczę. Czekaj, czekaj, hopie. Grzechu nic nie brał, on tak ma na trzeźwo. Jakby wypił, to dopiero byście zobaczyli. Już kiedyś tutaj był podpity na streamie. Co ty godasz? Kiedy on był podpity? Nie masz tam jakiegoś alkoholu, może segulni ze dwie szklanki, to będzie wesoło. Mam, powiem ci, wyposażyłem się w butelkę. Ja pójdę po piwo, ty też i dajemy.